Hej, moje bycie z tej strony Wasa Konia, to jest Portal. Dokładnie, zagramy sobie w Portala. Czy będzie z tego, to będzie jakaś taka bardziej luźniejsza seria, czyli taka, gdzie albo skończę tą grę, albo nie, to zależy, czy mi się będzie chciało. W każdym bądź razie nie grałem nigdy w Portal. Tak, wiem, co ze mnie za potwór w ogóle, sowinistyczna świnia, że nie grałem w Portala, tak, to jest jeden z moich grzechów głównych, nie zagranie w Portala. Grałem tylko kiedyś taką jedną przygotarkową wersję, chyba zrobioną na Unity Player, to taki też właśnie wzorowany na Portalu, na Portalu, umiem mówić. No i właśnie mi się spodobał koncept tych portali, tych kosteczek, zagadek różnych, więc sobie się zagram w oryginalnego Portala, tego pierwszego. No i cóż, ja wejdę tylko w opcję i zobaczę w ustawieniach, czy tutaj wszystko się ładnie poustawiało. Nie wiem, to się już poustawiało, czy nie, bo nie, żeby nie było potem, że to się nie ustawiało. Medium, blibla, dobra. Poustawiało się także New Game i Start New Game. Początek tej gry znam, bo ze Stany Parabol. Także początek nie będzie dla mnie zaskoczeniem, bo znam go ze Stany Parabol. Którego by the way nie skończyłem, bo właśnie. Witamy na kanale Mateusza. Jest Radyjko, moje kochane. Oh my god. O tak. Marzyłem o tym, żeby tak ścierać tymi itemami, naprawdę to było moje marzenie. Oh yes, ten dźwięk w ogóle, jak ty... Ta fizyka przedmiotów i ten dźwięk i wtłuczenie jest świetne. O, pokałem kibel. Ale ona normalnie jak chce normowy głos. Kubeczek! Już rozdupczyłem sobie w kabinę. Co tu jest? Mogę to obracać? Mogę to obracać? Ale ty masz głos, aż mi kurde teraz. O Jezu! Bierz to radio. Bierz to radio. Co to było przez chwilę jakieś hiszpańskie co to? To było zamierzone? Oh. Ale mi FPS spadły. Ja jestem samicą! O Boże, ja jestem samicą. Ale kiedy dostanę swojego gnata? Bo jak na razie to... Sami mi daliście portal, a nie mam. Wow, ten blue jest zajebisty, zostaje on tutaj, zostaje zajebisty. Czuję się jak w SCP teraz z tą muzyczką tutaj. Cube! Czekaj, bo chcę sprawdzić, czy ten cube rzeczywiście będzie potrzebny. Nie, jednak nie. Próbowałem się wycofanie, dobra, weźmiemy moją kostkę. Whee! Mogę tak bardziej wyciągnąć? Liczyłem nawet na większy odrzut, ale... Dobra, trudno. Stawię kloca. O. No nie, nie umiem stawiać klocków. Ze mnie dzieciak. Dobra, działa. Nie pytam w jaki sposób, ale działa. Okej, kobieto tych widać na scenie. Co nie? Nie! Zabrało mi radio! Zabrała mi radio, suka. Oddawaj radio. To w ogóle jakieś pole jest. To jest siłowe. Tesla Gate, nie wiem, co to jest. Dobra, chodźmy. Co się dzieje? Wii. Aperture laboratorie. Wii. Już mi się bardziej taka podoba niż Half-Life, że mam być szczery. A jak dobrze wiemy, Half-Life i to tutaj? Dzień dobry. Gapi się na mnie ta sposobna kamera. Nie gapi na mnie. Big Brother. To co się chyba puścił? A pamiętam początek. Pamiętam, bo... te portale się zmieniają. Ja muszę poczekać. Świetne. Odstawię klocka. Perfekt! Portal mi dajcie, bo mogę wyjść. Ej, nawet całkiem płynnie tak chodzi. Muszę przyznać. Tędy. Tak, udało się. Jestem zajebisty.
Zapisałam się, gra? Zapisała się, a tu są auto save. O, save, yeee! Wiii! Do środka, do kabiny prysznicowej! O, jest, baby, ta winda też jest zajebista, taka mega nowoczesna. Futurystyczna nawet, bym rzekł. Dawaj! Niech mnie dojedzie ta winda. Czyż długo jedziemy? Okej, był loading. Ciekawe, czy będzie kamera tak ścięło, że po prostu będę musiał znowu tutaj synchronizować wszystko. Po prostu ten głos jest nie do zdzierżenia. Ten głos komputerowy zaraz się rozniesie w powietrze. O, dzień dobry. O. To jest ten do... To jest to do tworzenia portali. O, my gege. Give me that gnat! Give me that gnat! O! Zabrało mi ten. Co on robi? Szalony! Czy jak mi strzeli w mordę, to umrę? Nie, nie umrę, dobra, to zawsze się. Wow! Ale ta muzyka jest koksuwa w ogóle. Mam tu pójść? Oh yes, baby, most jeden tu PC. Oh my god! Oh my god! A jak ten drugi portal? Tu jest... Ale ja mam tyłek, wie co? Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid. A, więc jakaś instrukcja obsługi, że mam tego nie robić, tego nie robić. Okej, coś tutaj chrzanie ewidentnie. Tu miałam później, no tak, bo tu nie było wcześniej. Ale mega mam gnata większego niż mój tata, co? Nieważne. Dobra, dawaj. Ale on jest duży, takiego pytlaka to ja jeszcze nigdy w rękach nie miałem. Dawaj. Co mnie tu czeka wspaniałego? Ale ten motion blur is fucking good. Jak taką grę. Wyszła wersja RTX tej gry, ale umówmy się, na Intel HD Graphics to na pewno RTX byłby bardzo o, fuck, zjebałem. Nie zjebałem, jestem geniuszem. A jak się robi pomarańczowy portal, bo no prawym guziczkiem, znaczy lewym guziczkiem jeszcze tworzy niebieski, a jak tworzy... Ale czekaj, co? I see, dobra, ta gra jest na logikę. Ta gra jest na logikę, okej, okay, I'm understanding as fuck, dobrze, rozumiem już. Ja tutaj potrzebuję wysilić swoje zwoje mózgowe, których wcale nie mam. To był loading. Zanim zaczniecie obserwować tą kamerą, ja pozwolę sobie tak nieklimatycznie wejść menu. I zobaczcie, po którym był save. Quick save jest pod szóstką. Dobrze. Save. Dziękuję bardzo. Choć pewnie gra przy loadingach. Test chamber 4. Na razie jest test chamber. Tu na razie wejść nie można, bo nie zrobiłem portalu. Co teraz robić? Powiedzcie mi. Aha. To czekajcie. To w takim razie, że tu jest portal. Ja wezmę tam niebieski. To ten się otworzy i będę mógł przejść tu. Dobra, rozumiem już. Dobrze, że umrzeć nie mogę. Tego, że tu nie ma folder moda. Okej. Okay. Patrzcie, jak jestem mądry. Excellent work, wy jesteś zajebisty. Mam nadzieję, że nikt nie kwestionował nic, tylko jak ja bardzo jestem zajebisty w gry. Okej, okay, good luck, coś tam mi mówiła. Ja w ogóle jej nie słucham, nie, bo mi tak irytuje ten głos syntezatorowy, że po prostu mi uszy krwawią w tym momencie. Ale muzyka, to ten ambient w tyle jest zajebisty, to trzeba przyznać. Ale gra mi o wiele siadła teraz niż Half-Life, serio. Okej, okay, to teraz... Tu będę potrzebował dwie kostki Rubika. O, rozumiem, co muszę zrobić.
Łop. O. To nie ten, nie ten. Czekaj, zaraz, chwila. Kek? Nie, to bez sensu. Coś muszę zrobić teraz dziwnego. Weź tu. A, chyba wiem. Jebnąć tam i przyjść tutaj. No. Bierz go do dupy. O, przez portal, dobra. Gdzie jest drugi? Tutaj. Oh yes. Czekaj, bo tu jest ten pomarańczowy. Teraz jak? Dobra, o, rozumiem. Ej, ta gra jest zajebista, bo to była myśl, że na pewno drugi odkrop. To mi będzie dobre, to mega, to mi się podoba. Lubię takie gry. O, yeah, baby, zajebista jestem! Bo jestem kobietą, bo muszę być, że jestem zajebista. O, ten motion blur, yes! Zamknij mordę, bo twój głos po prostu aż sprawia, że mam ochotę się zabić. Seriously. Kto robił jej ten głos? Co to jest w ogóle z najgorszego sortu? Ja rozumiem, to ma być future, nie efekt, że w ogóle w przyszłości jakiś robór przemawia do mnie. Co ja mam teraz robić? Oh man. Nie no, ta gra jest zajebista, te portale. Nie, ja naprawdę. Zajebiste. Dobra, nagrywać to manie. Mam drugi monitor podpięty i patrzcie, czy mi się nagrywa, nie? Teraz mogę normalnie patrzeć, czy mi się gra nagrywa. Bo na drugim monitorze jest bandicam, po prostu okienko z bandicamem. Ciemno jest. Wow. Jaki ładny. Co to jest? Ja widziałem takie kuleczki. Znam te kuleczki. Znam kuleczki? Co to jest? Co ją może zabić? O, oh, wow! O, oh, Jesus! Umarłem. I'm dead, fuck. Czyli kuleczka pomarańczowa zabija. Więc to jest... Cząsteczka hipsopoksona. Hipsopoksona, jakoś tak. Co tu mam zrobić? The fuck? Co ja mam? Ja muszę tu jakoś, ale... Tu? Nie, tu? A co mi to da? Ty no, mamy faka teraz. Dupa, nie wiem. A, chyba wiem. Nie, to bez sensu. To nie, to ma sens, dobra. Okej, dobra. Chwilę potrzebowałem, ale załapałem. Ej, serio, ona się baguje czasem. Tutaj jest jakiś lore, jakiś też będzie, prawda? Bo w tej grze podobno fabuła też. Tylko, że to będzie znowu na poziomie Half-Life'a, że na początku jest, a potem nie ma. To się mówi o Half-Life 1, bo w niego grałem. I potem fabuła się będzie kończyła, że ja będę strzelał portalami, to dziękuję bardzo. I to liczę na większy lore niż na Half-Life, gdzie lore był de facto na początku i na końcu. No i może jakiś tam w środku był. Hopsa tam. Dzień dobry. Czarna dziura, tam nie wchodzimy, bo pewnie umrę. Chodź, czekać, F-safe. A, myślałem, że wejdę tam, zobaczę, czy umrę. Uuu, znowu ten cząsteczka hipsopok. Nie wymawiaj słów, który nie wiesz, jak mówić. Czyli teraz tak. To musi trafić tam, czyli ja podejrzewam. Dobrze. Co mam użyć? Proszę mi to wytłumaczyć słowa, które ja zrozumiem. Co mam zrobić? Tu jest jakiś portal. A jak tu wejść? The hole? A, chyba wiem. Come on. Nie, to co ja zrobiłem? Bo to miało pójść tu chyba, nie? Tu wyczerpani. Nie mogę. Na tu. Co jest? Czemu nie? What the hell? Ej, na to nie mogę walnąć portala? To
to są takie specjalne ziele, na które nie lubię portala walnąć. Czemu? Ty lol, ej, teraz nie chcą zrobić actually. A mogę jakoś to tak zbugować fajnie? Się wiecie, bo... Co ja mam zrobić do cholery? O, czekaj. Fajne. Tylko co ja mam zrobić? To jest takie ciężkie, czy jestem głupi? Tam muszę się dostać, ale... A, widzę! Sufit. Tylko muszę poczekać, ta platforma przejdzie znowu w lewo. Widzicie, to z tej gry trzeba myśleć. To jest gra na myślenie. Jak Civilization. Strategię trzeba tu zaprezentować. Wchodzę do dziury. Dobra, wszedłem. Zostałem zaimplementowany. No i teraz idziemy. Ale zbity można było z tego nie zrobić, skręcać, jak już to odpowiednio zmontowało. Obsesa. Jeee, winda! Winda do dupy. To ja mam za dużo kapitana bomby, no. Dobra. Co mnie teraz czeka tutaj? Śmierć. Nie, ładnie. Nowe tereny ładowało. A, dodaliście jakieś konsekwencje za porażki? Co to za flekma? Kto tu tak nasmarkał? Albo lepiej, kto tu się tak zesrał? Co ja mam zrobić? Teraz co niby? Znowu, czekajcie. Gdy jesteś chory? Gdzie mi tam? Ja coś odwaliłem w tym momencie. Ała! No co się stało? Halo! Co ja zrobiłem? Zepsułem! A mi się wydało, że można było na przemian już te portale, ale chyba jednak nie. Może potem by się dało. No jest teraz, wyjdzie tędy. I nie rozumiem dalszego. Czekaj, chyba że tam mam celować. To sobie wyjdzie tędy. To jest bez... Kurde, no to są jakieś zagadki na poziomie, nie wiem, uniwersytetu. Tam spadać nie chcę. Co mam zrobić, no? Skupmy się, skupmy się. Wytężyć swój umysł. Tylko nie potrafię po, kurde, 8 godzinach pracy, no. Ja już jestem nieżywy. Jestem martwy bardziej niż to tutaj umarł. Tutaj na pewno, nie, dobra, nieważne, jestem po prostu martwy. Ech, kurde, no, co ja tu mam zrobić? Co mam zrobić do cholery? Nie mam pojęcia, co to jest. Czekaj, tu jest jakaś instrukcja. Nie wiem, dzikie dęsy i nie pić wody z kranu, chyba o to chodzi. Weź tu. A, tam był control to crowd, ale za późno się zorientowałem. A może wiem, powiązanie, widzicie, to się na pomarańczowo. I to się otworzyło, jak tam... Okej! Okay. Understable. I kucaj. A, co kurwa? Że co? A, rozumiem. Przybywam umysł ten swój. I co mam teraz zrobić? To musi tam pojechać. Nie, to bez sensu. To jest kompletnie bez sensu. Kurde, ale ja mam teraz gwostkę. To musi trafić tam, ale żeby to trafiło tam, musi trafić tu. Czyli musiałbym... Very sense, jest. A może inaczej. On pójdzie tu, a potem już... Dupa, czekaj, jeszcze raz go wstrzel. Nie, to... Fuck! Zrąbałem. Yes!
Mam to. Ale świeci. Ale on świeci jak latarnia. Very impressive. Please note that any appearance of danger ale... is merely a device to enhance your testing experience. To pewnie podstawowe zagadki, a ja tutaj już tak lamię. Ale ta gra będzie wymagała do mnie umysłu wsilania, to jest po prostu masakra, ale dobrze, dobrze. Znowu lag miał, był lag. Był lag. Kosteczki! Kosteczki, mnie kosteczki! Ale ten motion blue, ja przepraszam, że tak się chwalę tym motion blue, ale on jest tak świetny. Dobrze, i co mam teraz zrobić, kochany? Wziąć to i... Co jest? Oh my god, on mi zrobił loda. Aaaa, nie, już wiem. Portal nie pozwoli. A nie, to też bez sensu. Co do cholery? Ja poważnie nie mogę. Gdzie to wylądowało? The Enrichment Center offers its most sincere apologies on the occasion of this unsolvable test environment. Czy ja powiem, że już nie, co zrobiłem? Jezu, ale mam schizy przez to portale serii. Weź go. Kto bez sen? Frankly, this chamber was a mistake. If we were you, we would quit now. This chamber was mistake, no ale... Halo? Gdzie to wylądowało? A tam... Ja nie rozumiem. Znowu kupiłem, ja jestem głupi. Ja jestem tu głupi. Ja nie rozumiem. No one will blame you for giving up. In fact, quitting at this point is a... Czy oni są jacyś kurde... Stacji, bo byśmy, oni tu mnie obrażają po prostu. Ja to zrobię, tylko ja nie wiem jak. Nie mogę tego tu przenieść. To co mam mieć? Ale widzicie, że ja tu jak kładę portal, to on znika, jak wyjdę to? O! Co za chamstwo. Co za dupa w ogóle. Ja tam zamierzam strzelić! No co to za chamstwo? W dupę sobie wziąć taki portal, którego nie można w ogóle użyć. Tam jest dziura. Tylko nie zauważyłem. Czyli jeszcze raz, ja muszę tego dziadostwo tam. Ale sam się tam muszę dostać. No to bez sensu jest, kurde mol. What the hell? Aha, chyba że inaczej. Teraz tam. I weźmy go tam. Spokojnie, nie tak mocno. Haha! Mam was, śmiecie. Przechytrzyłem system. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. To już pesymizm zrobiliście, tak? Już tak mnie na straty skazujecie, że ja jestem co taki taka dupa? I dokąd tym razem? Do burdelu mnie zaprowadzą. Dzień dobry. Okej. Okay. Ile ten chamber będzie trwał? Hello again. To reiterate. Ale mi się podobają te zaciki, one są mega. Te zagadki mnie rozwalą teraz. Czemu jest taka muzyka? Może te ściany takie muzykę, może to te ściany, nie? Wiecie, ściana powoduje fabularne zawirowanie, nie wiem. Co ja wygoduję? Z jaką tam pójść? Czekaj, tu mam kroki. Jeden, pierwszy, zrobić portal. Nie mogę. A, bo to są te ściany takie, nie ten... Niedotykalne. Spectacular. Nie wiem jak to zrobiłem, no właśnie nie wiem jak to zrobiłem, więc ja tego nie rozumiem, ale jakoś zrobiłem. Ale te ściany są mega, podobają mi się, takie ładne.
Jezu, ta muzyka, ale mi tutaj zaraz normalnie rozniesie muzycznie. To jest zajebiste. Co to zrobi? Halo. Co mam teraz niby ten... Co? Mogę tam? Nie. To mam zrobić, to jest portal pomarańczowy, ale co zrobić? Coś przegapiłem chyba. Tu? Nie. To miałoby sens. Co mam parkura tu zrobić? Ta muzyka. Co? Momentum, a function of mass and velocity is. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy. Co ja zrobiłem? Tam są drzwi. Otwórz mi je. Ja w ogóle mogę biegać w tej grze? Nie mogę, nie potrafię. Co ja mam zrobić? Znowu zagadka. Czekaj, bo ja już nie wiem. Czy ja się cofnę na początek teraz? Co mam zrobić? Tu może być dziura, ale w jaki sposób mam być dziurę? Co teraz nie będę robić? Tu się skoczyć? Chyba powoli zaczynam kminić system tego działania. Przecież nie, w sumie nie. Nie, bo jestem... Co do cholery? Maybe... Da. Zróbmy tak. I hops. O, Jezu, ale to jest tak skizujące, bo jak się portale tak się kłuje, wszystko jest po prostu masakra. To tak dziwne jest uczucie, jak tu wiesz, jak się telepie, czy pomiędzy portalami, naprawdę, ale to jest mega skizujące. Ile będzie tych testów, później zaraz potnę chyba. Krótki odcinek miał być, ja 30 minut tu siedzę. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. Ile tych trzecich testów na nie przeprowadzać, chora kopieto? Aha. Podłoga mnie zabije. Zatem, żeby tam się dostać... Zaraz nie był ten portal. Był tutaj portal, bo malże ona był. Tam jest portal. Ja cię muszę wejść tam dostać. No nie. Da fuck znowu. Co mam zrobić? Otwórz to. Dobra, umrę. O, efekty jak z Half-Life Fighting. Oh my god. Powiedzcie, co mam zrobić. Czekaj, on sam mi też kreuje portale. Widzicie? Czy ja mam zdobyć drugi ramię? Teraz zniknął ten portal. No to wszystko jest bez sensu, bo... Tu żaden portal mi nie pomoże. No i co teraz? Nie, widzicie, tam skacze, ty! Stop! O ty w mordę, ja co ja mam, ty, what the fuck? Co mam teraz zrobić niby? O, dobra! Miałem się tu dostać, prawda? Tylko jak ja mam stąd wyjść teraz? Weź to jebnij tu i rządzę na... Gówno! Ja naprawdę nie ogarniam mojej życiowej... Nie lubię. Teraz w ogóle godzina, bo nie wiem.
O matko, wiecie co, ja już będę musiał kończyć. Zakończymy ten film. Robię w 6, bo ja już trochę do tego filmu siedzę, ale muszę jeszcze swoje rzeczy robić. Także na razie było na tyle i jak na razie gramat będę wziął. Podoba mi się mega, naprawdę. Mega, ubóstwiam tą grę, jest po prostu zajebista, tylko ja jestem ułomny na te zagadki, naprawdę. Zobaczymy się w następnym odcinku tej gry, bo gram je jednak, no wzięłam, no i powiem, jest fajnie, gram się fajnie, naprawdę. Także no, to by było na tyle, na razie.